Cześć, tu Ernest! Na wyspie Fortnite na bagiennym terenie otworzył się kolejny portal. Tym razem możemy zajrzeć do korytarza statku kosmicznego Nostromo, na którym znajduje się pewien konkretny obcy. Dźwięki pikania wydostające się z tego portalu to sygnały urządzenia do śledzenia ruchów. To bardzo przydatne urządzenie, gdy po twoim statku grasuje genialny łowca z innego świata, który na ciebie poluje. Mam tu na myśli ksenomorfa. Zobaczcie sami. Cytując twórców Fortnite, mamy dobre i złe wieści. Może najpierw złe? Chyba nikogo nie zaskoczy fakt, że w ślad za Jonesem na statek wkradł się ksenomorf. Mówi się, że to organizm idealny. Z doskonałą budową jego ciała może równać się tylko jego agresywność. Ten przerażający przeciwnik jest wyposażony w plecak ogon ksenomorfa i wbudowaną emotkę ksenogroza. A teraz czas na dobre wieści. Dzięki wycieczce Jonesego udało się sprowadzić jedną z największych bohaterek świata akcji w galaktyce, Ripley. Jeśli jest w stanie stawić czoła zabójczym ksenomorfom, poradzi sobie ze wszystkim, co napotka na wyspie. Poza strojem w wersji załoga Nostromo, zwróć uwagę na nosidło dla kota marki Weyland Yutani. Zanim nastąpi koniec gry, możesz również zgarnąć zestaw sprzętu Kosmos. Ten tematyczny zestaw zawiera kill-off ramię ładownika P5000, lotnię prom desantowy Cheyenne i nową emotkę, która zapewni ci rozrywkę. Dosłownie. Skiny są bardzo ładne. Fortnite nie zawodzi przy tych współpracach. I widać po zwiastunach i skinach, że zajęło to dużo pracy, co dało niesamowity efekt. Skinami w grze gra się zaskakująco dobrze. Z początku myślałem, że ten ogromny, humanoidalny stwór będzie zasłaniał połowę ekranu, ale tak nie jest. Wręcz przeciwnie, to bardzo smukły skin, tylko po prostu ma długą głowę. Ripley to zwykły człowiek, więc no, tu też nie ma problemu. Zbieraki lotnie za to są już zaskakująco potężne. Trochę nie w moim stylu, ale na plus według mnie są dźwięki. Ani to nie jest głośne. Zbierak jest nawet nieco zabawny. Śmiesznie to wygląda, gdy nasza postać macha tak szybko, tak masywną jednostką. Bardzo podoba mi się to, że ogon ksenomorfa jest oddzielnym plecakiem, który można założyć na dowolnego skina i nie jest w żaden sposób ograniczony. To chyba pierwszy taki plecak. Przed tym ogony były tylko częścią niektórych skinów. Myślę, że ogony będą teraz się pojawiać częściej, tak samo jak kiedyś peleryny. Fakt, że taki właśnie plecak w końcu się pojawił, daje twórcom gry nowe, szerokie pole do popisu. Swoją drogą agent Jones nagrał swoje przemyślenia z wizyty na statku kosmicznym. Posłuchajcie sami. Wpis 426, musiałem pomylić współrzędny czy coś w tym stylu. Bo na razie wygląda mi to jak zupełnie normalny statek kosmiczny w zwykłej misji transportowej. Napędzany technologią z 1986 roku to trochę niepokojące, ale załoga jest bardzo miła, wszystko fajnie, tylko... O, nie wiem, czy ich kuchnia mi pasuje. Dostałem jakieś zgagi. Zobaczę, czy mają na to jakieś kosmiczne tabletki. Dla tych, co nie wiedzą, ksenomorf, zanim się w pełni rozwinie jak na tym obrazku, najpierw musi przejść kilka etapów rozwoju. Na jednym z nich musi znaleźć sobie żywiciela, w którym zostawi embrion. Gdy ten embrion urośnie na tyle, że będzie mógł żyć samodzielnie, wygryza się przez klatkę piersiową swojego żywiciela, rozpruwając ją. Stąd może być ta zgaga. Miejmy jednak nadzieję, że agent Jones po prostu zjadł coś nieświeżego. Co ciekawe, w opisie celu agent Jones zaznaczył, że szuka chorążego, a nie samego ksenomorfa. Dodajmy do tego fakt, że agent Jones nie spotkał na statku żadnego obcego, no i mamy wyjaśnienie sytuacji. Agent Jones przeteleportował się do świata obcego w czasie, gdy ksenomorf był jeszcze w klatce piersiowej jednego z członków załogi, a dokładniej chorążego. Dlatego on lub ona była celem. To byłaby pierwsza wersja wydarzeń, jednak bardziej prawdopodobne jest to, że agent Jones zabrał go ze sobą przez przypadek, a jego celem była Ripley. Tuż przed użyciem swojego narzędzia pojawił się za nim obcy. O tutaj. Dalej z ciekawostek to najlepsze jest to, że ten kotek w filmach nazywa się Jonesy. Tak samo jak ten nasz Jonesy z Fortnite. Niestety ten kotek nie jest reaktywny. Po prostu od czasu do czasu robi losową animację.
Na zwiastunie tych skinów można zobaczyć agenta Jonesego i jak widać jest jeszcze bardziej poturbowany, ale po drodze zebrał kilka pamiątek. Na ramieniu ma tatuaż klanu Arashikage, do którego należy Snake Eyes ze świata komiksów G.I. Joe. Taki sam tatuaż ma Donald Mustard, a to Donald Mustard stoi za pomysłem na połączenie światów i w ogóle fabułą Fortnite. Duża część postaci z tych współprac to postacie, przy których Donald po prostu dorastał. Bełty na pewno pożyczył od Daryla z The Walking Dead. Ma identyczny plecak. Rękawica z ostrzami wygląda na coś, co otrzymałby od Batmana. Ale czy to chodzi o niego? Z tych najnowszych łowców najbardziej pasowałby Predator. Opaska na głowie może być podarunkiem od Ryu, albo to jest jego krawat i po prostu się zainspirował. Zbroję wziął prawdopodobnie ze świata obcego. Tam były podobne z latarkami. Chociaż niektórym ta zbroja oraz nakolaniki przypominają Master Chiefa. Jego pas może nawiązywać do zmory. Ten symbol to znak, który Mando też ma na swojej zbroi. A ten konkretny pojedynczy naramiennik chyba też jest od Mando. Jest jeszcze jedna ciekawostka. Obcy z Predatorem bardzo się nie lubią. I o sprzeczce o to, kto jest najlepszym łowcą, powstały filmy i nawet gra. Ale teraz, jako iż obaj są zamknięci w Fortnite i mają wspólny cel, można uznać, że... No sami widzicie, Predator i obcy tańczą wspólnie emotkę w Fortnite. Dajcie znać w komentarzach, czy jesteście zadowoleni z tej współpracy oraz jak oceniacie nowe skiny. O ile nie miałem jeszcze styczności z żadnym filmem z tej serii, grałem u kuzyna w grę Obcy Izolacja, więc miałem okazję poczuć grozę obcego na własnej skórze. W końcu obcy to horror, co tyczy się też gier. A obcy Fortnite to na pewno ciekawy widok, ale fajnie, naprawdę. Dla niezorientowanych są to postacie z uniwersum obcego, który składa się z wielu utworów, ale Fortnite nawiązuje przede wszystkim do drugiego filmu z serii, z 1986. Scenę ze zwiastuna wzięto prosto z tego filmu. I to w sumie tyle. Myślę, że Fortnite robi kawał dobrej roboty z tego typu wydarzeniami. I nawet w takich krótkich animacjach czy nagraniach głosowych jest pełno ciekawostek. Do tego poznaliśmy nowy wygląd agenta Jonesa. Shin na swoim Twitterze podsunął bardzo fajny pomysł. Fortnite mógłby zrobić z agenta Jonesego skina ze wszystkimi stylami, które dotychczas były na zwiastunach. A co jeśli to będzie ostatnim łowcą? To byłby przekozacki skin. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym! O, jeszcze jedno. Jedna z grafik obcego ujawniła nam, że przypada za siorbem. I banankami!